Zawsze dobrze jest zobaczyć rozwiązanie tego samego zadania więcej niż jedną metodą. Odnosi się to zwłaszcza do zadań na proporcje, bo generalnie można je rozwiązywać wieloma różnymi metodami, a różnym ludziom pasują różne metody. Zrobiłem o tym film, w którym proporcja jabłek do pomarańczy zaczyna się od 5 do 8. Zabraliśmy 15 jabłek i proporcja zmieniła się na 1 do 4. Postawione pytanie brzmiało: ile będę miał owoców po zabraniu 15 jabłek? I obliczyliśmy, że jest to 50 owoców. Sprawdźmy, czy możemy to policzyć w inny sposób. Ostatnim razem przegadałem zadanie i użyłem mnóstwa słów. Sprawdźmy, czy potrafimy to zrobić trochę bardziej algebraicznie. Przyjmijmy, że a. a to liczba jabłek. Liczba jabłek, od jakiej zaczynamy. Natomiast o to liczba pomarańczy. Tanie zmieni się przez całe zadanie. Czyli zaczynamy od A jabłek i O pomarańczy. Proporcja A do O jest więc równa, ile. Proporcja A. Może zamiast próbować wpasować to całe zadanie w tę część ekranu, skopiuję i wkleję tę część na dół ekranu. Skopiuję ją, opuszczę w dół tutaj. Gdzie mam trochę dodatkowego miejsca. Myślę, że będę potrzebował więcej niż ta niewielka połać. Skopiowałem i wkleiłem. Mamy to tutaj. A to liczba jabłek, od której zaczynamy, natomiast O to liczba pomarańczy. Możemy to zapisać. Użyję koloru, którego jeszcze nie używałem. Nie używałem białego, czyli proporcja jabłek do pomarańczy jest równa 5 do 8. Wiemy z zadania, że liczba jabłek, od której zaczynamy, podzielona przez liczbę pomarańczy, czyli ich proporcja, Mówiąc bardziej precyzyjnie, to 5 do 8. Później zabraliśmy 15 jabłek. Jeśli zabraliśmy 15 jabłek, to ile mamy jabłek? Mamy a minus 15 jabłek. Wiemy też, że proporcja jabłek do pomarańczy zmieni się na 1 do 4. A więc a minus 15, czyli liczba jabłek, od której zaczynamy, minus 15, proporcja tego do pomarańczy jest równa 1 do 4. Sprawdźmy, czy potrafimy rozwiązać te dwa równania. Mam tutaj dwa równania i mam dwie niewiadome. Popatrzmy co możemy tu zrobić. Chyba nie powinienem używać O. Istnieje powód, dla którego O nie jest często używane w algebrze. Wygląda ono jak zero, ale postaram się uważać. Zapiszę moje dwa równania tutaj. Początkowa proporcja jabłek do pomarańczy to 5 do 8. Po zabraniu 15 jabłek Proporcja naszej nowej liczby jabłek do pomarańczy jest równa 1 przez 4. Jest to algebraiczna metoda przedstawienia naszego zadania. Sprawdźmy, czy potrafimy je rozwiązać. Jeżeli pomnożymy obie strony tego równania na krzyż, to otrzymamy 8a równa się 5o. To nie jest 0. To się równa 5o. A jeśli odejmiemy 5o od obu stron, otrzymamy 8a minus 5o równa się 0. Jest to równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. A co wyjdzie nam z tego po prawej stronie? Jeśli pomnożymy na krzyż, otrzymamy 4a minus 60. Mnożę 4 razy a minus 15. To się równa 1 razy o. Możemy też zapisać, zostawię 1 o. To nie jest 10, to 1 o. Jeśli odejmiemy 1 o od obu stron, wyjdzie 4a minus 1 o minus 60 równa się 0. Jeśli dodamy 60 do obu stron, otrzymamy 4a minus 1 o równa się 60. Może zauważycie, że mamy tu dwa równania liniowe. To jedno, a to drugie i mamy dwie niewiadome. Mamy a i o. Chyba powinienem nazwać je x i y, aby uniknąć tego zamieszania z 0 i o. Ale myślę, że rozumiecie, co mówię. To jak to rozwiążemy? Możemy pomnożyć jedno z równań przez odpowiednią liczbę, a następnie dodać lub odjąć je, by pozbyć się jednej z tych dwóch zmiennych. To do dzieła. Pomnożę to równanie razy -2 i otrzymam -8a plus 2o równa się -120. Pomnożyłem to równanie przez minus 2. Jeśli tak zrobię i dodam je do tego równania, a to równanie to 8a minus 5o równa się 0, to co otrzymam? Dodajemy te dwa równania. Tu wyjdzie 0a minus 5 plus 2 to minus 3o równa się minus 120, czyli o równa się, dzielimy obie strony, to można pominąć, Dzielimy obie strony przez minus 3, wychodzi o równa się 40. Popatrzmy, mamy 40 pomarańczy. Jest tak przed i po, o się nie zmienia, o równa się 40. Ile mamy jabłek? Możemy skorzystać z któregokolwiek z tych równań. Z któregokolwiek z nich. Może skorzystamy z tego. Mamy więc... 8 razy nasza liczba jabłek równa się 5 razy liczba pomarańczy, czyli 5 razy 40. 5 razy 40. 8 razy liczba jabłek równa się 200, czyli jabłka równają się 200 przez 8, co się równa 100 przez 4, czyli 25. Pamiętamy, co znaczą A i O. O to liczba pomarańczy, którą mamy przez całe zadanie, a to liczba jabłek, od której zaczynamy. Od tego zaczynamy. Można więc powiedzieć, że zaczynamy od 25 jabłek, 40 pomarańczy, lub od 65 owoców. Później, po zabraniu 15 owoców, kończymy na 50 owocach. Jest to dokładnie ta sama odpowiedź, jak ta, którą otrzymaliśmy przy innej metodzie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, na ilu jabłkach skończyliśmy, zaczęliśmy od 25 jabłek. Jeśli zabierzemy 15, to zostanie 10 jabłek. Czyli zaczynamy od 25 jabłek, 40 pomarańczy, 65 owoców. Kończymy na 10 jabłkach, 40 pomarańczach czy 50 owocach, niezależnie od metody. Mam nadzieję, że warto było rozwiązać to zadanie inaczej.